Cześć, siemanko, Kuba Stemplowski, audycja Rablus, dzisiaj ze mną Haju, siemano. Siemano, siemano. Początek to może taki, nie myślałeś o tym, żeby opatentować słowo ziomo? Nie, ale w sumie rozkminiłem, że wiesz, jakby w pewnym momencie jakoś tak to spontanicznie wleciało, w ogóle nie wiem, nie pamiętam. To chyba w ogóle gdzieś przy poprzedniej płycie. I w sumie tak wyczułem, że nigdy wcześniej nie słyszałem, wiesz, takiego słowa i w sumie, no nie wiem, może opatentuję, no. Wiesz, taka miła odmiana, bo jednak ziomo brzmi inaczej, a słowo ziomek samo w sobie jakby jest no, dość popularne, a na Elipsie rzeczywiście się przewija. No, ja też lubię, wiesz, takie spontaniczne hasła, powiedzmy, jak to wjechało, tak wiesz, siłą rzeczy jakoś przy pisaniu któregoś z kawałków kiedyś tam, no to git, nie, mi pasuje. I dużo, wiesz, już do ziomek za dużo rymów się wyczerpało, więc ziomo jakby odsłonił kolejne karty, wiesz, po prostu słów, które można rymować fajnie, nie? Lubię marzyć. Jedno marzenie spełnione po wydaniu Elipsy, tak można powiedzieć? No, nawet chyba nie jedno, bo wiesz, zawsze przy każdej płycie jest jakby taka rozkmina, że sporo rzeczy musisz, wiesz, ogarnąć, spełnić, żeby zamknąć cały projekt. I samo wydanie legalnej płyty, no to wiesz, no owszem, zawsze to było marzenie, ale też jednym, znaczy czy tam seria marzeń w ogóle wiązała się z samą produkcją płyty, nie? Też współpraca z niektórymi ludźmi i tak dalej, także wiesz, no oby do przodu cały czas, wiesz, jeszcze parę tych marzeń konkretnych jest do spełnienia, nie? O tych marzeniach jeszcze, mam nadzieję, porozmawiamy, a trochę jakbyś powiedział, jak to było z tą podróżą do Szwecji, bo tak zostało to w sumie w informacji prasowej, no jest podana taka informacja, ale nie ma nic jakby szerzej, bo no pojechałem, napisałem, tak mniej więcej, wiesz, wpadłem na pomysł, zrobiłem płytę, o, tak, tak to wyglądało. Coś szerzej o tej podróży? Wiesz, to zacząłbym od tego, że znowu gdzieś tam pojawił się mój super ziomek Marcin Mnich, nie wiem, czy w ogóle kojarzysz, czy pamiętasz, bo kiedyś gadaliśmy przy okazji płyty Międzyświat, on podsunął pomysł dotyczący, wiesz, suwaka sceną, nie? I jakby znowu po raz kolejny jego postać się objawiła przy moim projekcie i wyrwał mnie po prostu na rejs do Szwecji, to był chyba październik z tego co pamiętam, także trochę pizgało i generalnie no jak mój pierwszy kontakt z wodą taką szeroką w zimę, kurwa, wiesz o co chodzi. To całkiem mądre to było z mojej strony, ale no, skończyło się na tym, że wiesz, było seria jakichś zajebistych doświadczeń z tym związana w ogóle, nie? Bo trochę tam bujało, było zimno, jak już dopłynęliśmy do tej Szwecji, to była mega pogoda. Wziąłem też ze sobą w ogóle taki oldschoolowy aparat Zenit, wiesz, na kliszę. Porobiłem tam trochę zdjęć, które zresztą są właśnie użyte w części okładki. I co? I pamiętam, wiesz, też nawet takie długie wieczory na tak zwanych wachtach, czyli w trakcie, kiedy, wiesz, część załogi śpi, to tam dwie osoby z reguły siedzą na czujce, nazwijmy to, i obczajają, czy na przykład za chwilę nie wpadniemy w jakiś Titanic w ogóle, albo coś w tym stylu. I siedziałem już z ziomem i mówiłem właśnie, że to jest chyba to, nie? Że to jest rozkminka na nowy album, bo gdzieś mi się to klei, tak, nie? I no jak już w sumie wróciłem, to przez chwilę, czy przez dłuższą chwilę miałem taką przerwę, jakby, nie wiem, chyba musiałem trochę warsztat sobie podkręcić, ale finalnie wszystko w ten koncept pięknie wjechało, nie? Wszystkie bity pod to dobierałem. Później to, jak zastanawiałem się nad okładką, to od razu sobie przypomniałem o tych zdjęciach, wiesz. I Patryk, pozdrówki, kozacko to zamknął w całość i czego efektem jest ten krążek. Powiedz mi, to tak od razu po tej płycie też gdzieś? Od razu zaplanowana podróż? Tak, teraz, nie wiem, przy okazji popkillerowych jakichś pytań, było takie pytanie na temat miasta, które chciałbym odwiedzić i Roxon mi podkręcił, że jest takie miasto jak Kłopoty Stanisławy i być może w Polsce i być może właśnie, wiesz, zwiedzę Kłopoty Stanisławy i to będzie kolejny jakiś tam pin na mojej mapie inspiracji, nie? Dziwna płyta chyba by powstała po odwiedzeniu takiego miejsca. No taka, wiesz, taka standardowa, nie? Zawsze Kłopoty Stanisławy, Międzyświat, Jawosen, wiesz, to wszystko się klei, nie? Po prostu dwa słowa sklejone zawsze, nie? Także myślę, że to może być to, jeszcze muszę pogadać z Goldenem, ale myślę, że nie będzie specjalnie oponował Kłopoty Stanisławy, to jest chyba zajebisty tytuł. Dobra, a Elipsa? Skąd się wzięła? Skąd się wziął ten tytuł podczas tego rejsu? Elipsa.
W sensie, że wiesz, no, pies Eli. Nie, nieważne. W trakcie... Tak tego nie rozkminiałem. A widzisz, no, moje, ja już tak na siłę to docisnąłem, że wiesz, że skoro wszystkie tytuły się tak łączą, to ten też. Ale nie, nie. No, generalnie w trakcie tej podróży i to, wiesz, jakby przekładając to na jakąś geograficzną rozkminę, na mapę i tak dalej, to sobie wykminiłem, że to będzie się działo do całej koncepcji tej podróży. I też w ogóle w trakcie, wiesz, tego rejsu do Szwecji miałem mocno taką rozkminę trywialną być może, że wiesz, że całe życie to podróż, wiadomo, to jest od zawsze wiadome. Ale jak, wiesz, docierasz do takiego wniosku w trakcie takiej dość ciężkiej podróży i przy okazji masz parę retrospekcji, to wiesz, nabiera zupełnie innego wymiaru, nie? I dlatego ta elipsa była dla mnie jakimś takim strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o tytuł. Po prostu podsumowywała wszystko idealnie, nie? Powstał tytuł na końcu? Tak już ostatecznie, że klepnąłeś go? Wiesz co, to już była taka końcówka prac w stylu, że mieliśmy chyba 10 kawałków i to wszystko się zamykało, nie? I wtedy zacząłem myśleć o tytule, nie? Generalnie wcześniej coś tam jakoś nie mogłem skleić i też nie lubię nic robić na siłę, nie? Właśnie czekam na ten taki naturalny strzał, że mi się coś przypomina, coś mi się w głowie po prostu ułoży odpowiednio i wtedy nadaję ten tytuł. No dobra, mówisz, że taki zamknięty, dla mnie, sięgnę, nie spadnę, chyba tak, dzisiaj dostałem Haju Elipsa, tak wygląda, no i właśnie, ta płyta wydaje mi się taka całkowicie zamknięta dopiero w wersji, jak dostałem ją fizycznie, jakby, nie wiem, dobrze mi się komponuje po prostu całość i wydaje mi się, że to wydanie fizyczne ma duże znaczenie przy tej płycie. No wiesz co, niewątpliwie wydaje mi się, że ściągając płyty w MP3 gdzieś tam z jakichś portali w stylu Homik czy coś tam, Homikuj, gdzie nie masz tej warstwy fizycznej na przykład, to jest niepełne, nie? Zawsze. Nawet jak, nie wiem, płyta, powiedzmy, muzyka ma kolor niebieski, a okładka zielony, To i tak za każdym razem, nie wiem, być może, wiesz, te przeciwności są potrzebne do tego, żeby wypełnić całkowicie album, nie? Tutaj, no bez wątpienia, wiesz, jakby ja mocno nad tym myślałem razem z Patrykiem, który projektował okładkę, do tego stopnia, żeby to wszystko faktycznie mega się komponowało, nie? Tutaj jakby chyba nie ma żadnych przeciwności, nie? Nawet zdjęcia, które tam dobieraliśmy, to w jakiś sposób dla jakiejś mojej interpretacji oddają te kawałki. Wszystkie te zdjęcia, które są dobrane, bo tam 12 zdjęć jest 12 i wszystkie są dla każdego. Wszystkie są jakby przyporządkowane, konkretnie były do kawałków. Nie było tak, że nie wiem, ten rzucimy przypadkowo tu zdjęcie po prostu. No nie, najmniejszy problem miałem drzewo, no to drzewo. Tak, drzewo dość oczywiste. No a gdzieś tam miałem jakieś takie, nie wiem, dziwne rozkminki, na przykład z Wojownikiem chyba. To miałem problem, powiedzmy, żeby wybrać jakieś zdjęcie, aż w końcu, nie wiem, z tych zdjęć moich z podróży znalazłem jedno z jakiegoś rezerwatu w ogóle, gdzie kamienie są poukładane jeden na drugim i to mi się wydawało, że to jest takie monumentalne trochę i jest jakimś pomnikiem i stwierdziłem, że wiesz, Wojownik jako mistyczna forma, wiesz, wsiądzie. No i tak w sumie z każdym kawałkiem miałem takie przemyślenia drobne, nie? Czasami szybciej, czasami wolniej. Jak mówiłeś przed chwilą, to użyłeś określenia muzyki poprzez określanie kolorów. Jak mówiłeś też o okładce, o wydaniu fizycznym. Mówiłeś o zielonym i niebieskim bodajże. No tu jest czarno-biało, szaro. No tak, odcienie szarości i tak, no. Wiesz, jakby... To przenosi się w tym odczuwaniu muzyki też na album? Wiesz co, kolorystycznie? Jakby miałem wrażenie, że w sumie te kawałki są inaczej niż w przypadku moich dwóch poprzednich płyt. Są trochę rozstrzelone klimatycznie, nie? Jest trochę sieczka, ale ona była zamierzona, bo miałem taki koncept. I jakby miałem wrażenie, że wiesz, sumując to wszystko, to takie rozdupienie klimatyczno-brzmieniowe, to takie neutralne kolory będą najlepsze, nie? Po prostu będą stanowiły fajne tło i dobrze na tym usiądzie warstwa muzyczna, nie? Albo musiałbyś dać na przykład, nie wiem, fioletowy i
zupełnie przeciwstawny, ale to wtedy graficznie by wyszło... Fioletowy to jest taki niebezpieczny kolor, generalnie odczuwam, nie? Także no mi się kojarzy w sumie z burdelem i z jakimiś takimi opcjami, nie? Dziwnymi. To jest w ogóle chyba z zamierzenia kolor bardzo taki burżuazyjny, czy nie wiem jak to określić, nie? Bo to, z tego co pamiętam, to w ogóle był pigment, który tworzył ten fiolet. To kiedyś tam, wiesz, tylko najbogatsi sobie mogli na niego pozwolić. Nie? To chyba jakaś taka faza była. Albo coś mi się śniło, nie wiem, ale możliwe, że tak było. Teraz jest dość popularny zdecydowanie. Nie zawsze słusznie, no dobra, ale nie o kolorach. Płytę zadedykowałeś swoim dziadkom. Z tego, co to zwróciło moją uwagę, obydwoje służyli w wojsku. Tak, tak. I jak przeglądałem twój fanpage, to wrzuciłeś tam marsz wojska, żołnierza, żebym nie pomylił, mam zapisane. Sława żołnierza polskiego. Właśnie. No, a przy okazji chyba jakieś inne marsze, bo przez jakiś czas miałem w ogóle taką fazę, wiesz, szczególnie jak wróciłem z wojska, nie, bo to jakieś mocne wspomnienia mi przywoływało, te lepsze. I nie wiem, no w ogóle jakoś miałem taką fazę, że wiesz, chodziłem gdzieś po mieście i słuchałem sobie właśnie, wiesz, na przykład tego marszu, nie? I to ma jakby przełożenie tak bezpośrednio na warstwę muzyczną, którą, nie wiem, no, której można posłuchać na Lipsie albo której będzie można posłuchać? Bardzo możliwe, bo Golden generalnie też lubi te, no to są mocno instrumentalne rzeczy zawsze, nie? To jest taka powiedzmy, no klasyka, jeśli chodzi o instrumenty, nie? Nie, raczej tworząc marsz jakiś wojskowy nie używają keyboardów albo MPC-tki. No i szczególnie jeśli chodzi o układ perkusji, nie? On się gdzieś tam często przejawia, wiesz, taki jakiś, nie wiem, szybki werbel, cokolwiek. No są takie fazy, bardzo je lubię, Golden też. Dobra, a powiedz mi, tak, na swoim fanpage'u pisałeś też o zjawisku promowania debilizmu, tak mówiąc delikatnie, tak to określiłeś, jak choćby w przypadku bonusa sławnego bądź niesławnego, zależy jak patrzeć. Tak, BGC, żeby nie było, tak, żeby potem nas nie ganiali gdzieś. A Elipsa to opozycja do takich zjawisk, tak mi się wydaje. Twoje albumy w ogóle to zdecydowanie jakby do tego takiego szumu, do tego takiego, nie wiem, czy poklasku, takiego jałowego, w ten sposób może, tak mi się wydaje, a pytam to pod kątem pierwszego klipu, bo pojawiły się jakby... No, ale zaszedłeś. Tak, troszkę wiesz, tak, pomanewrowałem, ale chodzi mi o to, że właśnie takie szczucie cycem, że tak to nazwę, oczywiście jakby nie urażając nikogo, kto tworzył klip, stoi w opozycji do tego, co słuchacze spodziewali się po haju, w ten sposób. No, wiesz co, no, też nie mam takiej fazy, żeby się zastanawiać, czego ode mnie oczekują. No to jest standard, każdy tak samo odpowiada na to pytanie, nie? To no jest, tak. Powiedzmy, no i w moim przypadku nie może być inaczej. No też jakieś, wiesz, no na pewno zwracam trochę uwagę, jeśli tak rozmawiam bezpośrednio z ludźmi o moich rzeczach, ale nie do tego stopnia, żeby po prostu, wiesz, no siekać rzeczy sztucznie, którym wiem, że ktoś się zajara, bo nie ma nawet takiej potrzeby, no wiesz. Dla mnie to jest zajawka i nie muszę, wiesz, robić kolejnego albumu, żeby wyżywić swoją rodzinę, nie? Mam zupełnie inne źródło utrzymania, to jest totalna zajawa i mogę sobie robić wszystko, co chcę. W przypadku filmu miałem taką fazę, też inaczej, stary, nie wiedziałem nawet jak oddać taki kawałek, nie? To jest kawałek mocno intymny, nie? Tak bym nawet to nazwał, o tych najbardziej intymnych uczuciach pomiędzy mężczyzną i kobietą, nie? Więc nie wiem, jakby można to inaczej przedstawić, nie? Mi się to bardzo podobało. Agata Grymuza i cała ekipa jest zajebista. Taką mieli wizję, wspólnie zresztą nad tym pracowaliśmy, tam, wiesz, nie było też żadnego nacisku ze strony Step Records, jak słyszę też takie pierdolenie. To była nasza wizja, ją zrealizowaliśmy i tyle. I też w sumie bez sensu, że wiesz, no nie chcę się w jakiś sposób z tego tłumaczyć, bo uważam, że to jest zajebiste, nie? I z takich rzeczy nie trzeba by się tłumaczyć. A też w ogóle dla mnie jest dziwne, że
że tak dużo ludzi cierpi na widok ładnych kobiet, stary. To jest jakaś niezwykła rzecz i... To jest zastanawiające mocno. No nie wiem, bo zrozumiałe, gdybym, wiesz, pokazał dwóch Adamów, wiesz, na łóżku wijących się. Stary, wiesz, po prostu pokazaliśmy ładną kobietę, fajne mi się wydaje, wiesz, gdzieś tam obrazki w tle, kino i tak dalej, koncepcja, wszystko siedzi. Nie wiem, no... Ufam, że chodzi tylko o to, że już dużo było takich teledysków, bo jak po prostu ktoś, wiesz, no to należy się martwić chyba o społeczeństwo, jeśli, wiesz, tyle osób nagle boi się piersi, nie? Wiesz, pytam też o ten klip jakby właśnie pod kątem tego, co mówiłeś, że wkurwiacie to pierdolenie, bo widziałem, że tam sporo i na twoim fanpage'u i na YouTubie przewija się tych komentarzy. Kurwa, dlaczego step, ale chujowo... No, step twoje... to od razu cycki i sprawia tak, się tak. Tak, no mniej więcej takiego, albo w ogóle teraz to twoja muzyka jest chujowa, bo jesteś w stepie, no mniej więcej tak, tak to wygląda. Trochę to... Niesprawiedliwe jakby. Mega niesprawiedliwe, bo to, wiesz, nie wiem, czy przy takim układzie, jeśli, wiesz, tak to jest jakoś opiniowane, to czy jeśli opublikuję informację, w jakiej firmie ubezpieczam samochód, to czy też, wiesz, nie będzie nagonki, że a teraz ty jesteś słaby, bo ubezpieczasz firmie X, a nie Y i to nie jest w porządku, wiesz, o co chodzi. No to jest... PZU może być zbyt mainstreamowe na przykład, wiesz. Wiesz, no wydawnictwo to jest firma, która musi funkcjonować i profesjonalnie ogarniać tematy, nie? No Step Records bez wątpienia jest taką instytucją. I w zasadzie, wiesz, no nie mam zbyt, nie czuję, że powinienem tłumaczyć cokolwiek, nie, no to jest spoko wytwórnia, spoko ludzie tam pracują, wszystko wygląda mega pro, a to jaki, że tak brzydko powiem, PR gdzieś tam się kręci po sieci, no to też, nie wiem, ja to wierzę, że to jest, wiesz, jakieś takie trollowanie też internetowe, bo dla mnie to jest zupełnie bez sensu, no dostajesz płytę, najważniejsze jest to, żeby ona pojawiła się w sklepie i żeby jako tako była promowana, wiesz, no wiadomo, dla mnie jak najlepiej, żeby było jak najwięcej teledysków i tak dalej, ale z perspektywy słuchacza nie ma znaczenia. No nie ma znaczenia, nie wiem, teraz każdy po prostu jest takim specjalistą, wiesz, o co chodzi i nie wiem, już równie dobrze przeczytasz sobie, że no nie, coś tam jest w miksie zjebane i nie zgadza się na sumie, wiesz, jakiś, już to wszyscy są totalnymi specjalistami i wiesz, każdy wszystko wie najlepiej. Wydaje mi się, że też być może jest za dużo muzyki zbyt łatwo dostępnej i to jest kluczem do takiego wybrzydzania, nie? Ja nie mówię o tym, żeby każda płyta, wiesz, po prostu przechodziła z totalną aprobatą całej audiencji, nie? Ale wiesz, no bez przesady po prostu. Ja też mam takie podejście, że jak nie chcę czegoś widzieć, no to nie widzę po prostu, nie? Nawet nie włączam, nie komentuję, a... No nie wiem, no jest jakaś taka faza, której nie rozumiem. Nie chcę powiedzieć, że jestem za stary, bo na pewno nie, bo mega, mega kumam sieć i w ogóle wszystko, co jest z nią związane, ale akurat no to jest dla mnie jeszcze, nie wiem, jakoś dziwne, trochę niepojęte. Nie? Czasami zastanawiam się nad tym i kończy się to na niczym, tak jak teraz ten mój wywód minutowy, który nie przyniósł żadnej informacji konkretnej. Przyniósł, nie przyniósł, jakby czy chodzi mi o to, wiesz, tak puentując, czy nie denerwuje cię to, że właśnie takie rzeczy, takie pierdoły przesłaniają, jak te, o których mówiliśmy, że ludzie pierdolą o tym, że jest goła dupa, ludzie o tym, że wydawnictwa, jakby mamy takie czasy, że ta treść, ta wartość liczy się najmniej chyba. No wkurza mnie to trochę, ale z drugiej strony, wiesz, no są... Można do tego podejść tak samo jak do ludzi, którzy przeżyją całe swoje życie nie spełniając w ogóle marzeń i nie zauważając na przykład, nie wiem, pewnych obrazów czy aspektów życia, które ty dostrzegasz. Tak samo jest z muzyką. No nie chcą dostrzegać tego, co jest najbardziej istotne, no to jest ich strata. No nie chcę, wiesz, tutaj robić jakieś... kurde, nie wiem, misji super, żeby nawracać ludzi, to ich sprawa, no. To czego szukają w muzyce, zależy zupełnie tylko i wyłącznie od nich. A zostając jeszcze chwilę przy komentarzach ludzi, bo tak trochę się uczepiłem ich, nie boisz się, że może być tak, że Międzyświat zostanie tym, ale tą płytą, której jakby nie przeskoczysz w opinii słuchaczy, o, w ten sposób. Wiem, że nie robi się płyty dla słuchaczy i tak dalej, no ale jednak
w pewnym momencie może to być, wiesz, frustrujące, tak mi się wydaje, bo wiesz, też widziałem sporo komentarzy, rozmawiałem z kilkoma osobami, które też mi powiedziały, nie, wolę poprzednią, zostaję przy tamtej płycie, a Elipsa nie do końca do mnie trafia. Wiesz co, jest parę różnych czynników, które w ogóle mogą tak wpływać na to, jak to wygląda. Nie? Pierwszy jest taki, że sam po sobie wiem, że jeśli po raz pierwszy spotykam się z jakimś wykonawcą i to nawet nie musi być muzyka, to może być cokolwiek, filmy, nie wiem. Nieistotne. I wiąże się z tym jakiś, wiesz, czas i świat przeżyć, w którym aktualnie się znajduję i podporządkowuję dane dzieło do mojej aktualnej sytuacji i później po prostu wiąże je ze wspomnieniami, nie? Więc być może zawsze pierwsza płyta, którą ktoś tam słyszy, będzie najlepszą i w ogóle wszystko, cokolwiek by nie zrobił w następstwie dany wykonawca, nie spotka się z taką aprobatą, nie? Drugim czynnikiem też jest to, że jakby płyta w ogóle ma zupełnie inny kształt, bo na taki, wiesz, tak jak wcześniej mówiłem, miałem ochotę trochę pomieszać, wiesz, zaprezentować się z różnych stron, wiesz, pokazać parę różnych stylówek, udowodnić nawet sam sobie przede wszystkim, że generalnie nie ma takiego bitu, z którym nie mógłbym się zmierzyć, nie? I być może też to, bo przypomnę też, że te dwa poprzednie albumy, one miały jakiś tam taki mega kręgosłup, nie? W sensie po prostu wszystko było osadzone w jednym klimacie i była sztywna koncepcja, nie? Tutaj to ułożyło się trochę inaczej, po prostu z mojej inicjatywy. I być może dlatego też niektórzy ludzie tak patrzą na ten album. I cóż, no, wydaje mi się, że i tak, wiesz, trochę nowych słuchaczy dobiło jednak, więc spoko. Są pozytywne głosy, jeśli rozmawiam z ludźmi bezpośrednio. I tak samo są takie, wiesz, mieszane, tak jak mówisz, nie? Że są, powiedzmy, różne opinie na temat płyty. Co, no po prostu ja teraz już w tym momencie zabieram się za kolejną rzecz. I no, w sumie może nawet nie będę mówił do końca, czy znowu będzie sieczka, czy będzie jeden klimat, sam jeszcze nie wiem, chociaż koncept jest jakiś tam na całość i no i no kurczę, nie wiem co. Ja jeszcze spróbuję podpytać o te następne albumy, ale za chwilę, a powiedz mi, bo tak jak mówiłeś, no troszkę pokombinowałeś na tej płycie, jeśli chodzi nawet o wybór producentów, no a gościnnie pojawia się, wiadomo, chłopaki z Pepe, Aleksander i Paluch. Tak niespecjalnie dużo gości jak na taki debiut, który wiesz, no gdzieś ludzie... Na debiutach z reguły wydaje mi się jest trochę gości, bo ludzie chcą, wiesz, pozapraszać no, tych ludzi, których lubią, z którymi się znają i tak dalej. A u ciebie skromnie. No skromnie. Wiesz co, ja też, nie wiem, trochę lubię dużo gadać i pisać i... Czasami, no nie wiem, no musiałbym wyrzucać specjalnie, wiesz, jakąś zwrotkę czy coś, żeby brać gościa specjalnie. Ja wiem, że może to marketingowo lepiej by się skleiło czy coś tam. No ale że dla mnie jest to mniej istotne niż wartość, wiesz, sama wartość tej muzyki. No to miałem to w dupie. Wiesz, goście to też jest taka akcja, że mega lubię jak jakoś, jak znam już po prostu, wiesz, daną osobę. W sumie z Olkiem to było trochę inaczej, bo zajarałem się tym, co usłyszałem. W sensie z albumem nie myślał mnie źle. I nie wiem, od ciebie wziąłem numer? Możliwe nawet. Albo od ciebie, albo od kogoś generalnie, kto ma wszystkie numery. I... Książki telefonicznej takiej tak, chodzącej. Tak. I zadzwoniłem po prostu do Olka i tam gadaliśmy i tak dalej, ale to też miałem jakieś takie przeczucie, że od razu, bo to jest też trochę tak, że jak znasz pewnych ludzi, którzy poruszają się w jakichś kręgach, to jeżeli ja lubię ciebie, to domyślam się, że ludzie, z którymi ty się trzymasz, a ja ich nie znam, to też ich polubię, wiesz o co chodzi, bo to jest ta sama faza, nie? Podobne klejenie myśli i tak dalej. Paluch zaprosił mnie jako pierwszy w sumie na album, więc
też, no, ja się mega, mega jarałem, zdążyliśmy się poznać w międzyczasie na premierowym Palucha. No a Pepe Squad to wiadomo, no to znamy się od zawsze, więc to był standard. No właśnie, Pepe, jak to wygląda? Jak wygląda praca nad tym? Wiesz co, cały czas to stoi, powiedzmy, na tym samym schodku, którego nie możemy przeskoczyć z uwagi na brak czasu, a z tym w ogóle wiąże się całe domino dziwnych spraw, które się wywraca, nie? No, ja nie narzekam na super, wiesz, ogromną ilość czasu, chłopaki podobnie. Rekord też jest świeżo upieczonym ojcem. No i tak to wygląda, że zwyczajnie brakuje nam czasu na zwykłe zobaczenie się, a co dopiero, wiesz, pracę nad albumem. Niemniej jednak, wiesz, mamy już trochę materiału nagranego, który jest spoko. Nie, myślę, że to jest już jakiś taki konkretny trzon, także jeśli znowu by to wskoczyło na taki etap jak sprzed paru miesięcy, to myślę, że spokojnie bylibyśmy w stanie zamknąć album w miesiąc, maksymalnie dwa. Ale musi nadejść ten po prostu magiczny czas, kiedy uda nam się skleić razem, nie? Kumam, ale generalnie projekt będzie, tak? Czy... No będzie. Nawet... To nie jest tak, że odłożyliście na nie wiadomo ile, że tak powiem, nie wiem, na 4-5 lat? Nie, nie ma w ogóle takiej opcji. Wiesz, z naszej perspektywy to wygląda tak, że każdy chce, tylko nikt nie może, nie? Jak tylko się widzimy, to za każdym razem już o tym gadamy i to, wiesz, też nie w jakimś stanie wskazującym, że... Nagramy jutro o 6. Tylko, wiesz, no po prostu gadamy o tym tak solidnie, nie? Wiesz, mamy bity, wiesz, kupione, podobierane, które wiszą, no po prostu jakby nie ma sklejki, nie? Ja też równorzędnie jakby lecę z kolejną solową rzeczą, bo wiesz, no solowe rzeczy zawsze łatwiej robić, bo tak jak mówię, no wymaga to tylko sklejenia mojego czasu, a nie trzech osób, nie? Jak jesteśmy przy projektach, to nowy projekt, który kiedyś był, bo tak było podpisane, ty z Rekordem, to w ogóle funkcjonuje? To ma być, w sensie ma być płyta w takim składzie? Bo tak to było podpisywane, co nie? Na jakiś tam etap w naszym życiu był taki pomysł na to, ale w tym momencie to nie ma sensu i racji bytu, bo chcemy robić Pepe, nie? Kumam. Dobra, to powiedz mi tak, będzie najpierw Pepe, czy najpierw twoja kolejna solówka? Myślę, że Pepe, z uwagi na to, ile materiału już jest zrobione, aczkolwiek, wiesz, no na pewno nie będziemy cisnąć nic na siłę, więc jeśli to nasze niesklejenie nadal będzie trwało w nieskończoność gdzieś tam, no to, wiesz, no nie jestem w stanie przewidzieć. Tak szacuję sobie, że Pepe, wiesz, no na 90% po prostu wyjdzie szybciej, no bo fizycznie już istnieje. Dobra, fizycznie istnieją rzeczy też takie pokombinowane, tak jak mówiłeś o Elipsie, czy bardziej jednak klasyczne są, nie wiem, można się spodziewać takich rzeczy bardziej. Ale mówisz stosunku... teraz o Pepe, czy o... Mówię o Pepe, bo o twojej solówce to za chwilę, ale o Pepe, to będzie bardziej klasyczny materiał? Wiesz co, myślę, że właśnie nie do końca. Chyba trochę to będzie wyglądać, no, nie wiem, też kurde trochę bez sensu o tym rozmawiać, jak to, wiesz, jest takie rozgrzebane, no jest, tak jak mówię, nagrana spora część materiału, ale wiesz, no aranże i mix czasami wyciągają drugie dno z kawałków i z klasycznego kawałka w jakichś hardkorowych przypadkach mogą zrobić, wiesz, totalną świeżynę, nie, więc... No nie wiem, ale w zamyśle, tak jak to na razie wygląda, to gdzieś to oscyluje w jakimś takim dziwnym klimacie. Jeszcze nie wiem do końca, jak to określić za bardzo. No, no nie sprecyzowałeś, dziwny klimat. Tym pozostaniemy. A twoja kolejna solówka? Masz na nią pomysł? Wiesz co, właśnie nie chcę tego zdradzać, bo wiesz, jak to jest z tymi plany są do dupy i lepsze są marzenia, wiesz, tak jak w sumie napisałem w wkładce. A no, mam jakąś koncepcję ze złotymi twarzami, którą jak rozwiniemy, no to będzie bomba po prostu, bo jakby Elipsa dla mnie była przystankiem na chwilę takim, że po prostu muszę parę nowych rzeczy ogarnąć, żeby pójść do przodu z naszymi koncepcjami, które mieliśmy w ogóle jeszcze przy płycie Międzyświat. Tylko byłem na nie za słaby. A jeśli chodzi o muzykę, to tak samo Golden potrzebował dużej przerwy.
I teraz jesteśmy na takim etapie i flow całej pracy, nazwijmy to tak, że jest jak w przypadku płyty Jawosen i Międzyświat, że czasami odbieram po 2, 3, 4 bity od Goldena dziennie. Więc jest tego bardzo dużo, co pozwala nam naprawdę weryfikować, przesiewać i myślę, że zrobić... Zresztą zawsze tak mam, uważam, że każdy kolejny album, przynajmniej pod moim względem, czyli tekstowym i flow, jest najlepszy, nie? Ale mam jakieś takie przeczucie i tak to widzę, słyszę, że zarówno pod kątem mojej techniki i produkcji Złotych Twarzy, to będzie naprawdę Międzyświat razy 2 minimum. No to solidnie się zapowiada. No, tylko wiesz, trzeba jakby upatrywać to pod kątem, wiesz, rozkminy i techniki, bo to nie do końca oznacza, że to będzie jeszcze bardziej skondensowany klimat płyty Międzyświat, tylko wiesz, to po prostu będzie lepsze, ale to może być coś zupełnie innego, nie wiem, może będziemy... A dobra, zobaczymy. Powiedz mi jeszcze klipy do Elipsy, jakieś będą? Tak, będą jeszcze 2 teledyski, zajmiemy się nimi, też właśnie czekamy w sumie na Olka, bo teraz jest niedostępny. I jak tylko wróci, to na pewno siekniemy coś znowu z Grymuską i z całą ekipą do butów Klipona. I oprócz tego machniemy też drzewo, czy jeszcze 2 klipy wjadą, jakoś, nie wiem, prawdopodobnie myślę, że nie wiem, jakiś tam przełom sierpnia, września, albo wrzesień, albo w ogóle może poczekamy, no nie wiem, nie ma sensu się spieszyć, nie ma żadnej napinki, nie? Kumam, to tak zamykając trochę wywiad, lubię marzyć, to jakie są kolejne marzenia? No na pewno Pepe, to jest moje mega marzenie, bo no wiesz, minęło już tyle czasu, to też, no nie wiem, no to jest w ogóle mnóstwo starych jakichś tam wspomnień i emocji i jakby uczuć, którymi darzę chłopaków i wiesz, no stary, jesteśmy jak bracia w zasadzie. Albo nie w zasadzie, tylko na pewno tyle lat, wiesz, tyle wspólnego dochodzenia do pewnych rzeczy, parę mocnych kłótni, ale jeszcze lepsze, wiesz, powrotki i nie wiem, chcę po prostu, wiesz, z nimi wsiąść w furę i wiesz, odciąć się na weekend i jechać gdzieś w dziwnym miejscu nagrywać płytę albo w dziwnym miejscu grać koncert. Cokolwiek, nie? Po prostu spędzać z nimi czas. To jest chyba bardziej istotne nawet niż muzyka, a przypuszczam, że jak muzyka wyjdzie przy okazji tego, to po prostu będzie zajebiste, bo to będzie tak jak kiedyś, nie? To jest jedno marzenie. Drugie marzenie, solówka. No nie wiem, w ogóle, wiesz... Pozostawanie z muzyką, to jest zajebiste, nie? Mam, tak jak mówiłem wcześniej, mam ten komfort, że zero napinki, czy płyta zostanie zmiażdżona przez recenzentów, czy nie, to wiesz, mogę siekać dalej zajawę i pracować z ludźmi, co mi przynosi frajdę. I no, i tyle. Tak na najbliższy moment, nie? Do spełnienia tych marzeń życzę. Dzięki za wywiad. Dzięki. Pozdrówki.